Witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałbym powiedzieć kilka słów na temat mapowania tekstur, które w Blenderze są dosyć ciekawą funkcją, no i warto znać szczegóły. Dodaję teraz szybko plane'a jak zwykle, ustawiam kamerę i do tego plane'a dodam za chwilę materiał, a ten materiał będzie niczym więcej jak właśnie teksturą. Dodaję w takim razie teksturę, która będzie Image or Movie. Wczytam sobie teraz obrazek pochodzący z tekstury, o której już mówiliśmy. Niech to będzie to nasze PKB. No i po wyrenderowaniu dostaję taką wyglądającą teksturę. Oczywiście zaznaczę pre-multiply, żeby nie było tych brzydkich artefaktów związanych z różnym poziomem alfa. I teraz tak. Zakładka, o której chcę powiedzieć, nazywa się Image Mapping. Jest tu kilka rzadko używanych opcji, które pozwalają wygenerować całkiem fajne efekty. Przede wszystkim mapping jest to operacja, która powoduje, że tekstura jest nałożona w całości na plane'a. I teraz tekstura może nałożyć się na plane'a tak, że pasują do siebie jak 1:1, czyli tekstura zostaje rozciągnięta, ewentualnie przeskalowana z interpolacją itd. Są to opcje, które są do stuningowania na zakładce Image Sampling, ale można to zmienić. I teraz mamy pierwszy sposób mapowania, który nazywa się Repeat. Jest to sposób, który określa, jak tekstura się rozpościera poza obszar tego plane'a. Gdyby ona była mniejsza z jakiegoś powodu, wtedy można byłoby określić, jak się będzie powtarzała. No i teraz już muszę pokazać, jak ona się może zmniejszyć, a to poprzez coś takiego jak skalowanie. A skalowanie robi się na zakładce Mapping. Jeżeli w parametrze Size określę na przykład wartość 5, czy też podam wartość 5, to spowoduje, że moja tekstura stanie się 5 razy mniejsza. Tak to właśnie wygląda. No i teraz tak, wracając do zakładki Mapping, mamy opcję Repeat, co oznacza, że tekstura powtarza się na sąsiednich jakby obszarach, na całej płaszczyźnie, którą by zajmowała. Jeżeli jednak rozmiar tekstury będzie 1, również mogę wymusić takie powtarzanie się. I wtedy określam, że ona się powtarza na osi X na przykład 2 razy. Co oznacza, że na osi X mam 2 takie obrazki ściśnięte na jednym obszarze poprzednio zajmowanym przez nieskalowaną teksturę. Jeżeli określę skalowanie w X i w Y, będę miał szachownicę utworzoną z moich tekstur. Mogę także określić, że na przykład tekstura mapując się, powtarzając się na całym obiekcie, będzie się odbijać lustrzanie w osi X albo w osi Y. Dostaję wtedy tego typu sytuację. Oczywiście mogę powtarzać teksturę wielokrotnie. Za każdym razem będę miał wygenerowane ładnie wyglądające odbicia. Więc samo w sobie to jest ciekawe. Jeżeli chcę generować jakiś wzór z kafelków na przykład, w dodatku z jakimś wzorem odpowiednio odbitym, jest to idealny sposób. Bardzo prosty zresztą. Oprócz takiej opcji jak Repeat istnieją również inne. Na przykład istnieje opcja o nazwie Checker. Checker jest to sprytna opcja, ponieważ pozwala mi ustawić teksturę w taki sposób, żeby ona była ustawiona w szachownicę. Obecnie rozmiar tekstury zmniejszę 3-krotnie, skalując ją odpowiednio i wygeneruje mi to normalny wzór. Jedynie tym się różni od poprzednio otrzymanego, że między tymi obrazkami na obiekcie jest jeszcze jakaś taka granica. Ta granica jest określana przez parametr distance. Jest to odległość, jak tu na podglądzie nawet widać, pomiędzy poszczególnymi teksturami nałożonymi na tego samego plane'a. Dystans jest bardzo fajny, ponieważ pozwala mi zrobić bardzo ładnie wyglądające obrazki, umieszczone gdzieś na obiekcie. Sprytna opcja. Natomiast oprócz tego, że istnieje taka możliwość jak określenie odległości pomiędzy nimi, mogę także zmienić to, czy każdy z nich pojawia się. No i jeżeli wyłączę sobie opcję taką jak Even, to one się będą pojawiały w formacie, czy też w wzorze szachownicy. Even jest to, powiedzmy sobie, coś takiego jak parzysty, nieparzysty, ok? Wtedy, jeżeli mam obie opcje włączone, no to nieparzyste wyglądają tak, a parzyste wyglądają tak. Ok, w ten sposób. Oczywiście, jeżeli zmniejszę teksturę jeszcze bardziej, to będę miał więcej takich elementów na jednym planie i to generuje elegancko wyglądającą szachownicę. A więc wystarczy mi wczytać tylko teksturę złożoną z jednego czarnego kwadratu, zrobić biały materiał i za pomocą rozszerzenia extension typu checker mam od razu zrobioną szachownicę, bez żadnych starań i cudów. Moja tekstura może także na obiekcie rozkładać się tak, jakby była tylko ona i nic poza tym. Do tego celu służy opcja Clip Cube i Clip. Clip powoduje, że tekstura pojawia się tylko raz. Clip Cube podobnie z tym, że działa w przestrzeni. I teraz, jeżeli mam taką opcję Clip, Ta moja tekstura oczywiście będzie znajdowała się gdzieś tam na środku, a wszystko, co jest dookoła, będzie przez nią ignorowane. A więc jeżeli będę miał materiał, który ma na przykład kolor zielony, no to będę miał ten materiał zielony dookoła mojej tekstury i wszędzie tam, gdzie tekstura miała włączony kanał alfa. Wrzucę teraz do ustawień tekstury. Mogę teraz zapanować nad tym, jak ta tekstura jest przycięta, ponieważ obecnie ona jest w swojej całości pokazana na tym moim planie. Jeżeli chcę ją przyciąć, wystarczy, że zmienię wartości crop minimum i crop maximum. Na przykład, jeżeli chcę obciąć boczne krawędzie tekstury na osi X, to muszę przyciąć oś X-ową, powiedzmy sobie o 1/10. To jest od 0 do 1/10 odcinam, czyli z tej strony jakby ten pasek. No i tak samo zrobię, zmniejszając do 0,9 ten pasek z prawej strony. To powoduje, że te paski czarne, które mam na osi X, znikają. No, widać, że teraz nie za bardzo to wyszło. Być może będzie trzeba bardziej przyciąć. Zobaczymy, czy się uda. Nie, nie udaje się. Weźmy sobie w takim razie opcję Repeat. No i niestety nie dostałem tego efektu, o który mi chodziło. Ale dlaczego, to nie wiem, więc na razie się nie będę z tego tłumaczył, sorry. Wytłumaczymy sobie to później. W każdym razie, tego typu opcja, być może ze skalowaniem to jest związane. Weźmy sobie teraz takie coś, o, teraz to działa. Ze skalowaniem się to wiązało, dlatego jeżeli ustawię sobie obcięcie na przykład o 0,1 od lewej i o 0,1 od prawej, to mam obcięte brzegi tej tekstury. Natomiast działa to tylko wtedy i tylko wtedy ma sens, kiedy na moim obiekcie tekstura jest jakby ustawiona tak, że zajmuje całą powierzchnię. Jeżeli się będzie powtarzała, to niestety krawędź już się załapie. No i widzieliśmy to przed chwilą, wtedy kiedy tekstura była na przykład 2 czy 3 razy mniejsza. Niemniej jednak powoduje to i tak pewną deformację. Dobrze, więc to są wszystkie opcje, które dotyczą mapowania tekstury na obiekcie, łącznie z tym obcinaniem. No i warto jeszcze będzie poznać, na czym polega prawdziwe mapowanie tekstury. Jest to trochę bardziej złożona sytuacja i to będzie już w osobnym tutorialu. Zapraszam, no i dziękuję za uwagę.